Photoshop to jest program graficzny, który służy do wywoływania i obróbki zdjęć. Tych funkcji jest bardzo dużo. Można zmieniać, konstruować, przekonstruowywać, tworzyć kolaże. Funkcji jest, można powiedzieć, nieskończenie dużo. Pierwotnie fotografia była tylko naświetleniem materiału światłoczułego, natomiast też były akceptowane pewne formy przetwarzania tego obrazu, głównie za pomocą chemii. Teraz dostaliśmy do ręki urządzenie, narzędzie, które pozwala zmieniać ten obraz, który dostajemy, za pomocą urządzeń elektronicznych. No i pytanie, w którym momencie to coś, co produkujemy, przestaje być fotografią, czyli rysunkiem, który powstał na skutek naświetlenia, prawda, za pomocą światła, a ten obraz, który tworzymy, zaczyna być normalną grafiką. Photoshop jest używany do tego, żeby upiększyć tę nie do końca doskonałą przestrzeń, w której się obracamy. A z drugiej strony są tak zwane fotografie prasowe, gdzie też fotografowie często używają Photoshopa, ale mam nadzieję w tej najmniejszej, najprostszej formie, prawda? Ale też podkreślają, jeśli coś się pali, to prawda, to podkreślają jakby siłę tego ognia. Zwiększają kontrast zdjęcia, prawda? Też w jakiś sposób kreują. Gorzej jest, jak robię zdjęcie, następnie, nie wiem, poprawiam, prawda? Retuszuję samochód, wkładam tam lwa, ten lew kogoś zjada, no można wymyśleć masę, prawda, scenariuszy. Ja to zdjęcie przedstawiam jako rzeczywistość, prawda, która tam się wydarzyła, jakaś scena. No to jest oszustwo.